Siemaneros, Subneros, witam wszystkich ponownie, znowu w Holandii. Ale tym razem jestem w stolicy, wreszcie w stolicy, konkretnie w Amsterdamie. No i tak, no bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Jesteśmy na głównym, a przynajmniej na jednym z głównych placów tutaj w Amsterdamie. Zobaczcie, jaki tutaj mamy tłum. Odnośnie tutaj tego placu, który no myślę, że jest głównym. Tutaj jest, widzicie, dawny ratusz chyba, tutaj mamy kościół. No, widać tutaj, że to jest a przynajmniej był główny obiekt. Tutaj mamy artystykiego. A tutaj zobaczcie ten kościół od środka. Akurat jest tutaj wystawa. To jest foto. No ja akurat to się tutaj w części z pamiątkami, jakimiś książkami i tak dalej. Jeszcze nie wiem, czy będę wchodził do środka. Jak tak, no to zobaczcie w następnych ujęciach wystawy. A jak nie, no to po prostu zobaczycie mnie już na zewnątrz. Jeszcze to jedno ujęcie. Zobaczcie. Jest tak w kościele. Ale z drugiej strony nie jest, no bo zobaczcie, są konfesjonały, ale ławeczek nie uświadczycie, więc tak, no co, no możecie tutaj wejść, ale no pomodlić, no to nie ma się już jak. Tutaj jest pełno obiektu, ale zobaczcie sami, że no tutaj to jest, no kościół, taki typowy kościół, przynajmniej był kościołem. No i tak to wygląda. Jeżeli teraz będzie sobą słychać, no to przepraszam, ale to po prostu są remont, jak widzicie. A tymczasem zobaczcie tutaj przede mną. Nie wiem, czy tutaj będzie widać, ale jest napis Shopping Center, więc tutaj widzicie, no mamy centrum handlowe. I tutaj w zasadzie, no, w takim budynku. Trochę sobie od tego placu odszedłem. Zobaczcie, wciąż jest dużo ludzi. No i tak, mamy tutaj dużo sklepów, ale tak... Możemy się dziwić, jak w takich miejscach są takie sklepy, ale tak z drugiej strony. Jak sobie na chłodno przeanalizujemy sobie historię tego miasta, tak? I weźmy sobie pod uwagę fakt, że no to jest miasto handlowe, no to wiadomo, że tutaj sklepów będzie pełno. No i tak, tutaj właśnie troszkę zacząłem o historii. No i tak, i to jest tutaj prawda, jakby... Samo założenie tutaj Amsterdamu, właśnie tego miasta, było takie, że to miało być miasto właśnie portowe, miasto handlowe, w którym główny handel tutaj w Holandii miał się odbywać. Stąd też towary miały być eksportowane, importowane, między innymi z no, byłych już holenderskich kolonii. No i tak, tutaj właśnie tutaj to widać, że tutaj to jest to główne centrum, można powiedzieć, serce tego kraju. No a tutaj zobaczcie, mamy sery, które też są tutaj specjałem holenderskim. Tutaj zobaczcie na łódeczki, można tutaj się przypłynąć czymś takim po lokalnych kanałach. Może się czymś takim błynę, to tutaj pokażę wam miasto już z perspektywy tej wody. To co widzieliście w tym krótkim ujęciu, to był to tak zwany coffee shop. Ale spokojnie, nie łudźcie się. Jakby to nie jest nic związanego z kawą, bo to jest nic innego jak sklep z miękkimi na**ami. No i chyba w tym miejscu cenzuruję tutaj to słowo ostatnie, no bo też czuję, że mi tutaj YouTube mógłby mi nałożyć ograniczenia na ten film. W przeciwnym razie, oczywiście. Zobaczcie tutaj, ile ludzi się gromadzi. Czasami tak naprawdę mam wrażenie, że jest więcej turystów niż miejscowych. No ale to też tutaj myślę, że warto i przytoczyć fakt, że to jest obecnie 13
najpopularniejsze miasto na świecie. I chyba też, jeżeli się nie mylę, znajduje się bodajże w pierwszej piątce najpopularniejszych miast w Europie. Więc no tutaj tych turystów naturalnie będzie dużo. Tutaj zobaczcie statek. Sam taki niedługo będę płynąć. No i tutaj zobaczcie na budowę. Przede wszystkim co, no po pierwsze są one niskie, jak widzicie. Ale to jest to po to, żeby mogły tutaj przepływać pod różnego rodzaju mostami, których no tutaj jest pełno. I też no są niskie, więc dlatego też tutaj statek musi być niski. Też zobaczcie, mamy tej szyby wokół, też taka ciekawostka, żeby można było swobodnie podziwiać całe tutaj miasto. No więc no jak tutaj widzieliście, już jestem po wycieczce łódką. No i muszę przyznać, że no było całkiem ciekawie. Na pewno można było wiele się dowiedzieć o tym mieście. Więc tutaj myślę, że takie największe dwie ciekawostki, jakie się dowiedziałem, tak. Pierwsze odnośnie kanału, że one miały trzy funkcje. Pozatransportowe miały także funkcję obronną. No i też funkcję wyrównywania poziomów. No bo wiadomo, że tutaj wcześniej cały ten obszar tego miasta to była woda, więc trzeba było tą wodę jakoś obniżyć. Zatem jesteśmy teraz tutaj w amsterdamskim metrze, którym się za chwilę przejedziemy. Zatem przejechaliśmy sobie tutaj jedną stację. Zaraz wyjdę na powierzchnię i będziemy kontynuować zwiedzanie Amsterdamu. Zatem miasto jest na powierzchni i pewnie spytacie się odnośnie drugiej ciekawostki tutaj, o której miałem powiedzieć, ale nie powiedziałem. Na budynki pokazałem nieprzypadkowo, no bo to właśnie tak nieprzypadkowo, jest takie krzywe, gdyż tutaj
ten grunt jest bardzo miękki, znaczy, że tutaj wcześniej była woda. No i z tego też powodu tutaj właśnie te budynki muszą na belkę specjalnie podtrzymywać, no bo inaczej, no co? Wiadomo, że przecież to było całkowicie, no. No ale widać, no, że teraz są tą krzywiznę, przez to no nie jest tutaj... nie są te budynki idealnie równe. No i też jeszcze z ciekawości, takie wystające elementy to jest nic innego jak belka nośna i to służy po to, żeby podnosić różnego rodzaju rzeczy do góry. A jeszcze te budynki, one tutaj dlatego mają dużo szyb, żeby był jak najlżejszy, żeby po prostu też w ten sposób zminimalizować ryzyko ich zapadania się. Tymczasem zobaczcie, co ja tutaj znalazłem. Wielki targ. Zobaczcie, jak wielki. Dobra, to jest nie wszystko. Pewnie sobie wejdziemy tutaj do środka i zobaczymy, co tutaj możemy znaleźć. A tymczasem tutaj macie zdjęcia, jak ten targ, który wam przed chwilą pokazałem, wyglądał kiedyś. A tutaj zobaczcie na tą wieżę. I myślę, że są ciekawostką, więc nie tyle wieża, co rok powstania. Jeżeli dobrze odczytuję, to jest chyba 1614, może 74. No ale generalnie no tutaj jest to XVII wiek. Na pewno. A o tej ciekawości macie tak zwane klompeny, czyli takie drewniane, klasyczne holenderskie buty. Zatem ja już tutaj jestem poza Amsterdamem, gdzie aktualnie tutaj ładuję auto na stacji ładowania samochodów elektrycznych. Zatem to już koniec dzisiejszego odcinka. Jeżeli film wam się podoba, to zostawcie łapkę w ogóle dla zasięgu. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, tak aby nie przegapić następnych filmów na tym kanale. A tymczasem ja się z wami żegnam. Cześć!